Cześć, ja witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym filmie z Brawl Stars na moim kanale, a w tym filmie pokażę Wam nowy gadżet do Barley'a. Przepraszam w ogóle, że nie pokazywałam tych wcześniejszych gadżetów, ale po prostu zapomniałem. I pokażę trzy najnowsze. Właśnie to będzie maraton odcinkowy, jutro będzie nowy gadżet i pojutrze będzie ostatni gadżet, który Wam pokażę. I odbierzmy sobie w ogóle tą skrzynkę. A niestety nic się nie udało. Dobra. Jestem tu w ogóle z SX Lena. Najlepszej Heja. I jeszcze muszę się zostawić taką łapkę w górę pod tym filmem. Subę, jeżeli jeszcze tego nie robicie. No i co? Już zaraz przechodzimy do testowania, ale ten w ogóle skin mi się podoba, więc zaraz się przeloguję na moje drugie konto. Ten placek. I zaraz sobie go zakupimy, bo miałam kupić właśnie Broka, no ale no nie kupiłem. No, ten skin jest ładny, mi się podoba. To sobie go chyba zakupię, jak myślicie. Dobra, kupuję. Chociaż nie wiem, czy jest on taki ładny, ale nie mam go na żadnych kontach, więc zaryzykuję. Dobra, 39 gemów wydane, wieprzowy jeździec Karl. Jest. A ja już bez dłuższego wstępu przechodzę do tematu odcinka, czyli nowy gadżet do Barley'a. Nowy gadżet do Barley'a o nazwie Ziołowy Tonik działa tak, że Barley rzuca butelkami na aż taki wielki zasięg, które uleczają 500 życia właśnie. Tak samo działa to, gdy ma teammate'ów, także na nich rzuca tymi butelkami. Zaraz właśnie Wam to pokażę. Właśnie też także na teammate'ów działa, że rzuca na wszystkich trzech teammate'ów i także im odradza to 1500 właśnie punktów życia. Moim zdaniem gadżet fajny, jeszcze z Star Power'em, który odnawia 400 punktów życia Barley'owi, to ten gadżet to jest normalnie kozak. Myślę, że lepszy od tego właśnie pierwszego gadżetu. Chociaż gdy ktoś by się uparł, ale nie, chyba lepszy. Dobra, teraz pora przetestować ten gadżet na Duo Showdownie, ponieważ te wszystkie gadżety będę właśnie testował na Showdownie, ale Barley jest chyba lepszy na Duo Showdownie, przynajmniej tak ja myślę. Dobra, to sobie odrodzimy. Ten Mr. P był za daleko, więc dlatego do niego nie dorzuciłem. Więc jak właśnie mówiłem na samym początku, nie nagrałem Wam wszystkich gadżetów, ale jutro będziecie mieć następny odcinek z gadżetów i pojutrze także. Jeszcze możecie mi napisać, jak będzie nowy update, to czy chcecie tak film, że wszystkie gadżety naraz, wszystkie skiny naraz, czy osobno. Na przykład jeden skin wyjdzie, o nie, tu się leczamy, o widzicie, poszło na Mr. P. To wtedy właśnie co jeden film będę nagrywał osobno ten, osobno gadżet, osobno skiny, czy w jednym filmie, możecie napisać w komentarzach. Oczywiście jak będzie w jednym filmie, to mniej będziecie mieli wiadomości, ale oczywiście szybciej się dowiecie o nowych skinach i o nowych gadżetach. A jeżeli będzie właśnie w jednym filmie gadżet, to będziecie wolniej się dowiadywać, ale bardzo dokładnie, więc no. Możecie sami wybrać, co wolicie. Dobra, tutaj porobiliśmy tego Spike'a. Myślę, że z tym gadżetem i Star Power'em to jest very easy. Dobra, uleczę. Ej, nie wypadło. Ale czemu nie wypadło tylko Mr. P? No, trochę się zbugowało, ale wygraliśmy. Więc to już na tyle w tym filmie. Myślę, że Wam się odcineczek spodobał i zostawicie tutaj taką łapkę w górę i suba, jeżeli jeszcze tego nie robicie. A my się już widzimy w następnym odcinku.